Siema, siema, siema Mordy. Tutaj, z w TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. I dzisiaj, sobie pogadamy o postaci, która sezonu na sezon pogłębia swoje, można powiedzieć, zapędy antagonistyczne. A mianowicie chodzi o Courtney. Zanim przejdziemy do omówienia jej fabuły, o, można powiedzieć, zajmiemy się jej osobowością. Więc, tak, Courtney uważa siebie za urodzoną liderkę. Przez to często popada Kowlick ze swoimi kolegami z drużyny, którzy nie pozwalają jej przyjąć nad Mimo, że jest bardzo apodyktyczną i manipulującą dziewczyną, potrafi być naprawdę grzeczna i uprzejma dla swoich współzawodników. Przykładem może być z locika ja z moja upalna Jamajka. Kiedy Courtney jest jedyną osobą, która martwi się o radnego UENA Easy. jako że jest abito osobą, ma skłonności do przesadnej reakcji. Gdy coś pójdzie nie tak i potrafi być szalona, by dostać to czego sobie zażyczy. I tylko chce. Torycznie przypomina zawodnik o swoich doświadczeniach, czyli ciągle ich tym drażni. No to było, powiem wam, to było bardzo namolne w pierwszym sezonie. I najwięcej takich momentów można powiedzieć, można było zobaczyć już od drugiego odcinka, aż do momentu eliminacji, Korti. To było naprawdę bardzo upierdliwe w jej charakterze. Poniekąd y, można powiedzieć spoko, ale można powiedzieć czasy zaczynało to mocno można powiedzieć irytować. Przez jej czterokrotny udział w programie zachowanie Courtney w się do tego stopnia, że kwalifikuje się na antagonistkę. Kiedy czegoś chce, będzie walczyć na śmierć i życie, by to zdobyć. Czasami jednak jej determinacja prowadzi do jej własnego upadku. Kortni ma również wyjątkową umiejętności sportowe. A także jest w stanie podnieść osobę lub przedmiot, który jest znacznie większy od jej samej. Pokazał również, że ceni sobie nagrodę głów nad jej najbliższych przyjaciół, a nawet nad jej najbliższymi Przez swój abity i trudny charakter, stała się bardzo nielubiana przez zawodników. I powiem wam, panie i panowie, tutaj Kortni, jeśli chodzi o pierwszy sens, to totalnej porażki, o wyspę totalnej porażki. Tutaj akurat ją lubiłem, bo może i była apodetyczna, potrafiła być chamska, w stosunku do co po niektórych. No ale jakoś potrafiła, można powiedzieć, hamować swoje, można powiedzieć, emocje i tutaj, można powiedzieć, traktowała poważnie swoich przyjaciół. Między innymi na przykład Bridget, mimo że darła z nią czasami koty, jakoś potrafiła się jeszcze tutaj Kortni, w miarę dogadywać z każdy z zawodników. Już było to widać w pierwszym odcinku wyspy Totalnej Porażki, gdzie oczywiście ona się bardzo uprzejmie z każdym wita. W ogóle ma bardzo fajne i miłe podejście do każdego. Wiecie o co mi chodzi, ale już od drugiego odcinka odmówiła na przykład skoku z klifu. Nie chciała w ogóle w tej, tej pierwszej części wyzwania uczestniczyć, po to oczywiście zradziła się, jazz go w rękę na przykład. No, i poniekąd można powiedzieć, Korti mogła odpaść już drugi odcinek, ale przez, przez, przez seksistowskie poglądy Ezekiela. No, powiedzmy, że Korti się tutaj upiekło. W odcinku do trzecim radziła sobie dosyć dobrze. W czwartym, można powiedzieć, Jest też całkiem, całkiem, ale kolejne podknięcie tutaj, można powiedzieć, Korti, jeśli chodzi o relacje uczestników, było w odcinku piątym być sławni. Odcinek piąty niezbyt sławni. Polegał na większej racji Bridget i Courtney. Tutaj, można powiedzieć, one swoje drożdże zabójcze Kokoni, były takie, można powiedzieć, dosyć mocnymi przyjaciółkami. Ale tutaj, ze swoją, można powiedzieć, nieostrożność, Bridget niszczy skrzypce Courtney, Ta oczywiście jest na nią wściekła. No i niezbyt przyjemnie się do niej obchodziła, ale poniekąd, można powiedzieć, dziewczyny są dogadane w tym odcinku, tam wszystko się tak naprawdę układa. W odcinku kiepskim mamy pierwsze zbliżenie Duncana i Courtney, gdzie Dunka się po prostu do niej tak jakby przybliża w sensie, że Courtney się gładzi na Duncana w lesie, to jest z tego powodu zadowolony, i jest bardzo zdziwiona i się i od niego ucieka i ta się po prostu budzi. Więc tutaj Courtney ma pociąg do Duncana, taki Duncan ma pociąg do Courtney. Tutaj widać, że relacja się tak jakby może pogłębiała pomiędzy dwoma postaciami. W odcinku Czynnik, fo, czynnik Fobii dowiadujemy się, że Courtney ma, można powiedzieć, boi się zielonej galaretki, bo po prostu ma przednio wielkiego straka i dla niej jest oczywiście strasznie obrzydliwa ta zielona galaretka, ta zielona breja, która jest oczywiście glutowata i oczywiście, wiadomo, <laughs> obrzydliwa, nie? I tutaj oczywiście przegrywa wyzwanie, ale wypada z programu Tyler przez lęk z kurczakami, aczkolwiek tutaj je mogła, za, można powiedzieć, wygrać z tego powodu, ponieważ korki mogła tutaj zdobyć aż 3 punkty dla swojej drużyny, ale przez to, że zawaliła wyzwanie, mimo że wspierają Duncan no to nie skończyła do basenu z dzieloną galaretką i tutaj na tle kolejnych odcinków, szczerze wam powiem, Kortki zachowuje się całkiem spoko w sensie, takie wiadomo, są sprzeczki pomiędzy Duncanem, potem znowu się godzą, wiadomo, jest same można powiedzieć, antagonistyczne podejście do Header oczywiście to popierał, rozumiem. Można powiedzieć jeden z takich większych konfliktów tego sezonu, no ale to z kim? Header miała, miała akurat konfliktów w pierwszej sezonie, no ja nie znam takiej osoby. W sensie były takie, które miały mniejszy konflikt, ale Header w pierwszej sezonie praktycznie każdemu zaszła za skórę. Taka niestety jest smutna prawda. I dochodzimy do odcinka Podstawy Muslim, gdzie znowu Courtney ma z największych ról. I tutaj można powiedzieć... Duncan pró próbuje namówić do robienia złego, do łamania zasad. W czym potem, oczywiście, ona denerwuje szefa Hatcheta, kradł razem jedzenie ze sołówki producenckiej. Oczywiście, potem, jakby to można powiedzieć, no. Courtney nie tutaj, bo się prze przejadła, i poniekąd zaczęła. I poniekąd, właśnie przez to, że denerwowała szefa Hatcheta, i wiadomo, potem za to, no może nie zakradzisz, bo zakradzisz, akurat nie odpadła, ale przez to, że no, denerwowała szefa Hatcheta, nie wykonywała wyzwań. Odpadła, no można powiedzieć, z programu, aczkolwiek tutaj jest plot twist taki ciekawy, Kort nie wypada przez to, że łamała zasady i reguły gry w wyzwaniu, a także za żarcia, można powiedzieć ze, stołu, ze stołówki producenckiej tylko przez Harolda, tylko przez Harolda, bo Harold, przez to, że Danka dalej się zdęcał, chciał pozbyć się Kortis z programu, żeby Duncan żeby Danowy się oczywiście oberwało, żeby Danka po prostu posmakował. Można powiedzieć gor gorzkie goryczy porażki. Bo oczywiście poniekąd się udało, Courtney odpadła. Potem dochodzimy do 22, oczywiście odcinka, gdzie Courtney chce się mścić na Karoldzie i poniekąd potem go bije lampów w playa de Los Przygranos. Oczywiście zemsta została wykonana przez kortni, aczkolwiek jakby to można powiedzieć, no. Kortnik niby się zemściła na Karoldzie, ale to już jest ten moment, kiedy widać sygnały, że Courtney zamienia. Znaczy, nie zabija, tylko zmienia się charakter na dużo gorszy, w mojej opinii. Niestety tak wyszło. Ale potem przechodzimy do Giga 26, gdzie tutaj można powiedzieć, Korki staje po stronie Owena, żeby akurat jemu w je wygranej. I ona oczywiście komentuje za wyzwanie, że jest bardzo niebezpieczne. Potem oczywiście taka ją, tak jak można powiedzieć, namawia, że tak nie jest niebezpieczny. Potem się całują. I mniej więcej tak ten odcinek wygląda, że tutaj nie ma jakichś większych antagonizmów ze strony Courtney, tutaj zachowuje się w tym odcinku mojej opinii całkiem spoko. I oczywiście potem mamy odcinek specjalny, wyspa totalnej, totalnej porażki. Tutaj Courtney, można powiedzieć, zamienia się w żodze pieniężną, w sensie taki, że ma żodze, pieniędzy, chce za wszelką cenę wygrać program, wiecie o co mniej więcej chodzi. I tutaj powoduje, tutaj się dzieje taki fakt, że ona... Można powiedzieć, chciała zabrać za wszelką cenę, chciała za wszelką cenę i dopuścić Dankada do wygranej miliona dolarów, bo tak, tutaj była stawka, że była podwyższona do miliona dolarów. I oczywiście tutaj Dankad się dalej poświęca, na przykład walczy z Alligatorem. złamał podczas walki kostkę i korti był, można powiedzieć, wideła Forza, choćkolwiek potem kradnie ją Justin. I tutaj, jakby to można powiedzieć, Courtney nie dostaje się do programu ze względów takich. Że po prostu nie wpadła do wody w porciła łanakła. i nie dostała się po 30 do programu i ta oczywiście mówi, że to jest nie fair oczywiście zgłosiła sprawę do sądu i potem Courtney widzimy dopiero w 13 odcinku pladu totalnej porażki ocean 8 lub 10, gdzie była nagroda główną dla szeszczących żarów, ale wylądowała zabójczych w makietach ze względu na to że była nagroda pocieszenia, oczywiście tutaj próbuję przyjąć, można powiedzieć, status liderki, oczywiście drużyna jest mocno źle do niej nastawiona po tym co zrobiła, że, że rozprawa do dostała się do programu. Tutaj widać, że Damka jest znowu zjeść, za, za, zakochany. Jeszcze w międzyczasie w podsumowaniu pierwszym wychodzi Daja, pierwszy i drugi podsumowaniu wychodzi na że Damka i głęb zaczynają. Przy tym zaczynają, można powiedzieć, wątki takie typowo przyjazne i łączyć, się, że są przyjaciółmi, Courtney jest o to bardzo wkurzona, w sumie tro, trochę jak dla mnie to dziwne, skoro są tylko przyjaciółmi, ale widać, no po prostu dziewczyna była zazdrosna, więc tutaj no rozumiem, no zaznę się o chłopaka, Normal, normalka moim zdaniem, ale ja rozumiem jej takiego gnieci, strasznego antagonistycznego, antagonistycznego podejścia, A ja rozumiem, że mogła uważać, że nie dostać do programu, bo było wbrew zasad. Że nie było zasad, rozumiem. Ale tutaj ten wątek mnie najbardziej chyba irytował w korti, że ona musiała rozprawą sądowo się tam dostać. Tego to akurat ja do dziś dzień mam do tego taki trochę lekki ból dupy. Ale dobra, nieważne. Bo oczywiście ten tym samym w odcinku 13 jest eliminowany przez głos Corty, oczywiście, bo ona. Przez rozprawę w sądzie miała oczywiście immunitet też, mimo że też się wygrała wyzwanie, to też w sensie takim, że, znaczy nie wygrała tylko przegrała wyzwanie, tylko Tylko przez to była immunitet, że była oczywiście rozprawa w sądzie i tego typu rzeczy. Oczywiście potem mamy odcinek kolejny Odcinek 14, gdzie tutaj do no, relacja pomiędzy Courtney i tak dalej się mniej więcej troszeczkę zaczyna rozwijać Mamy tutaj bo, oczywiście takie typowe antagonistyczne podejście do Tanka, Oczywiście z jednej strony ona go nadal kocha, tutaj się chce na nim ścić. I powiem wam, że to tak trochę słabo jak dla mnie wygląda. Potem, może, można powiedzieć, że cały, można powiedzieć całość sezonu, drugiego od drugiej połowy, pamiętacie jak w pierwszej połowie Justin był antagonistą, prawda? Tutaj przyjmuje pałeczkę Courtney, bo Justin można powiedzieć, że się wypalił, trzeba było wstawić Kortni. Courtney się, można powiedzieć, odpaliła i tutaj chciała przejąć główną rolę liderki na planie Totalny Prasznik Zabójczych Makietach. Oczywiście Drużyna nie była zadowolona. Najbardziej to była Lindsay niezadowolona, bo ona była taką, powiedzmy, liderką Drużyny. I tutaj były wielkie rywalizacje pomiędzy Courtney i Lindsay. No ale poniekąd, można powiedzieć, Courtney sobie dobrze radziła w wyzwaniach, sobie poradzić. Aczkolwiek największym problemem Courtney było relacja jej z Duncanem na planie totalnej porażki, bo tutaj była relacja taka, że Courtney napisała 32 stronicowy list do Duncana, co musi spełniać, żeby ich związek miał sens Ten oczywiście się na nią ściekł, potem, po, potem oczywiście w odcinku 23 gdy był ten oczywiście sojusz Bef, jakby to można powiedzieć już Bev z kortni, po to oczywiście się to wszystko Wyjawia, że Korti pisała takowy list Ona mu to dała I z tego powodu też Duncan na zagłosował I oczywiście Też Bev miała z nią kosę, Ponieważ nie lubiła jej podejścia Bardzo ją irytowała, w sumie się Bev. nie dziwię I w 23 odcinku kulona kortni Ukryty Owen Praktycznie można powiedzieć, że kortni wylatuje Tak, Courtney zostaje wyautowana z programu i tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o ten cały konflikt, powiedzmy trend gwen to początkowo też Courtney była po stronie Trenta, jakby to można powiedzieć, w sensie na początku była po stronie, tak, bo ogólnie była po stronie Trenta, ale z początku była też po stronie Gwen, ale jak on opowiedział swoją historię o liczbie 9, to ona zmieniła strony i była potem po stronie Trenta, bo na początku była po stronie Gwen, oczywiście to jest to powiedziane w jednym z podsumowań, nie, co ja tu mogę rzec, jeśli chodzi o postawę w Kortni na planie? Totalnie porażkę. Dla mnie bardzo słabe podejście Kortni. Cholernie mnie denerwowała. Aczkolwiek tutaj chęć bycia liderką tutaj mi akurat mi podobała I była taka zażarta walka, żeby ona dostała się na nowo do oczywiście programu. To było coś po prostu pięknego. Naprawdę to mi się podobał ten wątek. To mi się podobało, jak ten wątek został rozpisany. Aczkolwiek to nie rozumiem. Że trzeba była sota syłać na program, znaczy na, na prowadzącego, Żeby po prostu przyjąć. Mogła to też jakoś inaczej rozegrać, bo mówię no, według niej wszystko wiadomo ustawiane, ale to jest też reality show. No to reality show ja nie znam, ja nie wiem, może nie znam się na reality show jakoś mocno, ale kurczę. Jak, jak zawsze coś jest ustawiane, ustawianego, gdziekolwiek, jakiekolwiek programy, coś jest zawsze ustawiane. Prawda, prawda. Taka jest niestety bardzo smutna prawda. I tutaj, Kortni, można powiedzieć, to odpalała się dosyć mocno. Nie powiem, że nie. Taka jest niestety smutna prawda. I tutaj, naprawdę, mimo że Kortni była dużo gorsza na to totalnej porażki, to to swoją determinacją mi akurat bardzo i podoba, że za wszelką cenę chciała wygrać. I to mi się akurat podobało, ale nie podobało mi się podejście do zawodników i że każdego brała jako typowego. Złego i że chce każdy jej robić źle To mi się akurat nie podobało Więc tutaj jakbym miał ja ocenić się korti w pierwszych dwóch sezonach To w pierwszym sezonie dałbym jej ocenę 8 na 10 Tutaj bym jej dał 4,5 na 10 Tak szczerze wam powiem Tak, korti dałby w drugim sezonie 4,5 na 10 I teraz najgorszy sezon do omówienia dla mnie Totalna porażka w trasie Totalna porażka w trasie O Jezus Maria Ogólnie tutaj to było tak, że Courtney i Gwenda z początku były dosyć, można powiedzieć, w bliskich relacjach, nawet się, może nie to, że się lubiły, ale były przynajmniej, nie były aż tak źle do siebie nastawione. Do 13 ciga tutaj sobie dobrze radziły w drużynie Amazonek, był nawet, można powiedzieć, taki, powiedzmy, że nawet sojusz, było wszystko spoko. Wszystko się oczywiście ładnie rozwijało. Nawet można powiedzieć, że razem ten jest z Adankanem. I nawet potrafiły same siebie rozumieć. Oboje były, obie były w stanie ze sobą normalnie rozmawiać. Do momentu odcinka 13, gdy widzę Lody to gdy widzę oboje Duncana na, koncer na koncercie. Pan Krokowy oczywiście Duncana zgarniają worek. I oczywiście przynoszą go, jakby to można powiedzieć. Do Krisa i oczywiście tutaj, jakby to można powiedzieć, Danka jest oczywiście wcielony do drużyny, oczywiście, jakby to można powiedzieć, z Alejandro Owenem oraz Noa, czyli Chris jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słodki. Też trzeba wspomnieć oczywiście na początku, że przez Gwen i Corti. Oczywiście tutaj Duncan chciał zrezygnować z programu, i ze względu na to, że nie chciał śpiewać, to przez co zrezygnował z programu na początku pierwszego sez pierwsze, trzeciego, trzeciego sezonu. Oczywiście w odcinku pierwszy, totalne porażki w trasie zrezygnował, można powiedzieć, z programu. Ale przez Kortni Gwen powrócił do programu. Więc tutaj, można powiedzieć, że Duncan miał przez I tutaj w tym samym odcinku, w 13 odcinku, mamy pierwszy pocałek Kortni i Duncana. Tutaj widać, że już jest, znaczy nie Korti Dunkana, tylko Gweni Dunkana, czyli stworzy się sip Gwenkan. W to odcinku, oczywiście, Christoph wszystko widzi, oczywiście z kamer. I na następnym, następnym odcinku, oczywiście, Alejandro zmusza Taylera do wyjawienia sekretu, który oczywiście widzia co się działo w pokoju zwierzeń. I potem godzi się denerwuje na. No, oczywiście, Dankana i, i tego oczywiście bije. W sensie taki, że daje mu po prostu splaskacza i temu pada na ziemię. I tutaj Korki się bardzo ścieka na Gwen. Chciała wręcz wywalić z programu. Oczywiście nie doszło do skutku, bo Korki wygrał wyzwanie dla Amazonek. I potem na tle, można powiedzieć, całego sezonu do odcinka 16, kiedy jest eliminacja Korki, znaczy nie eliminacja korti tylko eliminacja Gwen. Deszta małszuleni na Eukaliptus jest oczywiście dogrywka, ale Gwen przez swoją przypadłość. Przegrywa dogrywkę i oczywiście odpada z programu. Aczkolwiek trzeba też wspomnieć to, że Korki też jest niestety tutaj osobą poszkodowaną w tym konflikcie, bo jednak Duncan całował głęda Toczyła się z tym źle, więc tutaj można powiedzieć, że złość na Gwen jest usprawiedliwiona, bo no i nie było to zbyt dobre. Nie było to zbyt dobre zagranie ze strony Tankada i Gwen. Mogli, mogli to jakoś inaczej załatwić, mogli powiedzieć, że. Nawet coś czują do siebie, mogli powiedzieć prawdę, prawdę w oczach. Myślę, że taka Korti by to dobrze, raczej może nie to, że dobrze przyjął, ale nie byłoby takiej złości. Mi się tak przynajmniej wydaje. To liston się pojawił cały naprawdę konflikt ku trójkąt miłosny w trzecim sezonie. Najbardziej z tego powodu. Wiem, że ja tutaj mocno pokrótce to opowiadam, ale też nie chcę, żeby materiał wyszedł na nie wiadomo jak długi okres czasu, więc wolę tutaj. Też powiedzieć wszystko zwięźle, krótko i na, i na temat, w tym przypadku, więc chodzi mi o to, że no, można to było inaczej rozwiązać. Więc tutaj scenarzyści popłynęli, bo nagle tak dziś stolik swatali Gwen z Duncanem. Korti oczywiście wpada w szał, i potem chce ją, ta, ta Korti chce za, za przeproszenie zabić Gwen, i w końcu, można powiedzieć, Gwen nawet chce sabotować własną drużynę, tylko po to, żeby nie być w programie z Courtney, ale oczywiście tutaj Cody jest boss za oczywiście Gwen Hendry jest jest oczywiście za Courtney i tutaj był oczywiście też konflikt pomiędzy tymi tym wszystkim i w rezultacie Gwen opuściła jakby to można powiedzieć program w odcinku 16, piknik pod wiszącą skałą i tutaj Courtney jeszcze można powiedzieć została wciągnięta Sojusz Alejandro i gada, żeby odciągnąć oczywiście można powiedzieć obie dziewczyny od siebie w kolejnych odcinkach, ale też było wszystko po eliminacji głębiej, więc tutaj oczywiście Alejandro chciał tutaj można powiedzieć zbałamucić, bo nie wiem jak to powiedzieć, nie zbałamucić, to złe słowo. Alejandro chciał oczywiście można powiedzieć zbudzić, zazdrość potem w że że to było wszystko na pokaz, aczkolwiek oczywiście potem Alejandro zdradził Courtney, no i można powiedzieć, był konflikt oczywiście pomiędzy oba panami, pomiędzy też Duncanem i oczywiście Alejandro, ponieważ ten już go nie wspierał po tym wyzwaniu w odcinku 21, co doprowadziło go do eliminacji społeczeństwo kłam kłamiące Afryki, jeśli chodzi o 21 odcinek. To tutaj można powiedzieć, że potem Alejandro po eliminacji country do no, kortni ładnie się Alejandro sprawił z Duncanem, w sensie, jeśli że go po prostu wykopał z programu, bo można powiedzieć to no, Miał być sojusz pomiędzy oba panami, a tego po prostu wystawił, i Danka w rezultacie przegrał wyzwanie. Polowanie da oczywiście na Ezekiela, więc tutaj dosyć ciekawie wyszło, nie powiem, że nie. Bardzo smutny wątek, który mi się nie podobał, ale też był też wątek z Kortni i Alejandro, gdzie mieli naprawdę swój sojusz. Oczywiście tutaj Alejandro mocno tutaj na, można powiedzieć. Nalega, żeby Kortli mu połagała wyzwanie z jedzeniem w Chriska Bujdna. Oczywiście Alejandro nie mógł jeść obrzydliwego, obrzydliwego jedzenia. I Korti jadła obrzydliwe jedzenie dla niego. Oczywiście tutaj wszystko Kadres zdemaskowała zgłosiła Krisovi i oczywiście e, Korti założał do żeby nie mogła jeść, ale Alejandro miał za... ale został zyskwalifikowany, jak dobrze pamiętam z wyzwania, więc. W sensie miał dokończyć wyzwanie, ale... Nie dokończył przez swój słaby żołądek no i że to się skończyło, oczywiście. Źle się to skończyło, oczywiście. I też trzeba wspomnieć, że w odcinku 19 bitwa na Diagara mieliśmy wyzwanie sukien ślubnych, i oczywiście tutaj Dante i Korty musieli niestety razem współpracować. I to też niezbyt dobrze się skończyło, ale poniekąd wygrali razem wyzwanie. Ale w odcinku 20 Korty i Blaine wylatują z programu. Ponieważ jest niski budżet, Chris ma niski budżet i musiał się pozbyć dwóch osób z programu, ponieważ znalegały mu jako balast. I tak nie więcej kończy się historia Courtney To totalnej w trasie, jak dla mnie smutny, no, smutny wątek, bo jest mi jej trochę szkoda poniekąd po tym co się działo, bo było widać, że relacja z Głę zaczyna się budować powolutku, powolutku. Zaczyna się na wszystko tak na dobrą sprawę wyjaśniać, a potem nagle wszystko bierze w łeb i wszystko się dzieje po prostu bardzo źle i nie widać jakby to można powiedzieć sposobu na wyjaśnienie tego wszystkiego, więc powiem Wam szczerze tutaj kort jest moim zdaniem trochę lepiej wypada tutaj w trakcie, w trasie, właśnie to jest, można powiedzieć z tego powodu, że jest poszkodowana i inaczej ze złości była też, też zagubiona, więc tutaj mogę podcenić korti do no, tak 5 na 10 Bym ocenił. Naprawdę 5 na 10. Ponieważ to no mówię z jednej strony mi szkoda, z drugiej strony mnie denerwowało, ale mówię, to też nie jest do końca zła postać, tylko po prostu to jest taka postać, za którą ja oczywiście średnio przypadam w późniejszych sezonach. Tak jak w pierwszym sezonie bardzo na no, przykład ją lubiłem, może to nie była najlepsza postać z pierwszego sezonu, ale ją po prostu bardzo lubiłem. Tak w kolejnych sezonach no nie podobał mi się jej po prostu jej charakter. No, no co ja poradzę, do no? Takie są niestety moje odczucia. Oczywiście potem jeszcze widzimy korki w zemście wyspy. Na jakście z innymi uczestnikami? Gdzie ta jest oczywiście zła, że. Oczywiście chę, coś ta jest zła, że tutaj Dagan i Gwen się obciskują. I potem mamy Plejadek Gwiazd. Plejadek Gwiazd z Korti, szczerze. Plejadek Gwiazd z Korti, mojej opinii. Tutaj było widać, że. Kompletnie ona ma wywalone na Duncan'a. Tutaj Courtney chciała przyjąć przyjaźń, przyjaźń z Gwen. Ale poniekąd, gdy oczywiście Gwen zrywa z Duncanem w odcinku, oczywiście szóstym, jakby to można powiedzieć, playa tych gwiazd, potem, jakby to można powiedzieć, obie, próbują na nowo zbudować relacje, nawet się przyjaźnią. Ale tutaj wychodzi antagonistyczny charakter Courtney, gdzie od samego sezonu sporządzała listę. Że na przykład w odcinku trzecim chciała wyrzucić Zoe. W sensie w odcinku trzecim się dowiadujemy o jej planach, to jest według jej słabym ogniwem i tego typu, i tego typu rzeczy. Na przykład ona nie przypadała za Zoe. I oczywiście w drużynie bohaterów za długo się nie utrzymała, bo już trzeci trzecim odcinku została przeniesiona do drużyny Niczebnych Sępów. I tutaj akurat, jakby to można powiedzieć, Darka został przeniesiony w tym samym odcinku do drużyny bohaterów. I tutaj Kortni, mojej opinii. Akurat w mojej opinii nie powinna trafić do bohaterskich pobików, ale twórcy widzę, że gdzie troszeczkę takiego nie wiem, napięcia zbudować. Ponieważ to dobry zamysł, aczkolwiek mówię, w mojej opinii nie powinna ona trafić do bohaterskich pobików po to, co się działo w Laplanie, totalnej porażki na przykład. Bo czyli to tak pół, na pół w mojej opinii. Trochę ją bronię, trochę jej nie bronię w tym, co robiła, ale mówię, jeśli chodzi o Plejadek Miasto, tutaj Coltli, w mojej opinii. Akurat w mojej opinii Kortli tutaj zachowywała się dosyć dziwnie, bo nie chciała za, za, za całą, można powiedzieć, sprawę z trzeciego sezonu w ogóle gadać z Gwen, po czym nagle tutaj jest zerwanie tam i Gwen w Tutaj nagle nawiązuje się przyjaźń, mają przyjaźń pomiędzy sobą, ale tutaj korki znowu próbuje manipulować, żeby wygrać program i stawia przyjaźń Gwen. Niżej niż wygraną w programie I pokazuje oczywiście całą swoją listę Oczywiście pokoju zwierzę, i po to oczywiście tę listę Bierze Mal od niej, się zobywają Mal, kradnie ją od Kortni I pokazuje wszystkim uczestnikom, kto będzie wypadał Oczywiście w programie, to wszystko po odcinku 11 Lody Błotnistych Lodziarzy dosyć ciekawy odcinek jeśli chodzi można powiedzieć o fabułę I powiem wam, że tutaj pod tym względem do kortni, i że miała zapędy jak w drugim sezonie, typowo antagonistyczne, tak jak i w trzeci, że chciała być liderką, ale tutaj niestety bal był. Stał mal i Korti też pod niektórymi względami nie mogła zbyt dużo zadziałać, bo jednak bal jest wszechmocny. Mal był ponad wszystkich, tak na dobrą sprawę, i mimo, że ona miała swoją listę eliminacji tego typu rzeczy, to jakoś. Jej się to nie udawało, bo już chciała wiele, wiele odcinków wcześniej pozbyć się, na przykład i Nie udało się, bo Korti jest mocno znaczy. Tutaj chodzi mi o to, że Korti chciała wyeliminować Zoey wiele, wiele wcześniej odcinków wiele, wiele odcinków wcześniej, ponieważ nie udało się jej z tego względu, że Zoey jest mocno zawodniczką. Korti także, ale Korti ponoszą emocje i to jest akurat taki gwóźdź do trudny w jej przypadku. Cóż by poradzić, jakby to można powiedzieć? No, niestety, tak to mniej więcej wyglądało. Ale mówię, cała przyja zostaje Kortni i Głębę wystawiona na próby w jednym odcinku, i potem stają się wrogiem wokół siebie. I w tym samym odcinku Korti zostaje wyeliminowana z programu i odpada jako piąta. Więc tak mniej więcej to wszystko, oczywiście, wyglądało w Korti playadzie Gwiazd. I też, oczywiście, był ten wątek, że. Nie chciała zwracać uwagi na Duncan, ten oczywiście chciał jej, można powiedzieć, zwrócić na siebie uwagę, ta go biała kompletnie gdzieś. W sobie, moim zdaniem, bardzo dobre podejście, ale... Potem ja byłem... naprawdę, miałem takiego bajtwaka jak nagle... Gdy ona dowiaduje się, że ten Gwen i Danka nie są razem, to ta... Nagle tak jakby zdaje w stosunku do tego wszystkiego i to było dla mnie takie troszeczkę poniekąd dziwne, no. No, ale słuszne, i widocznie tak musiało być, moi drodzy. Mi tam jakoś to mocno nie przeszkadza, ale mówię, bo jeździ, przyjaźni Gwen i Korti był troszeczkę tak na siłę pisany. Bo to naprawdę do siebie nawet jako przyjaciółki nie pasują, w mojej opinii. Wiem, że Gwen y, starała się to wszystko naprawiać, ale wiecie, Corti każdą próbę można powiedzieć odrzucała. Niestety, odrzucała każdą próbę. Dogadania się, ta trzykortier znaczy odrzucała każdą próbę do dogadania się, a gdy tam Duncan został można powiedzieć wyrzucony z roli chłopaka. Owszem, możemy być przyjaciółkami i to tak dla mnie y, troszeczkę jest dziwne. Czyli wiecie sami widzicie ile zazdrość i zawiść i niedomówienia z obu stron mogą powodować takie wielkie konflikty. Tak, na dobrą sprawę, i tutaj Cortney Gwen oboje są wielkim oczywiście przykładem. Ale jakbym miał Cortney ocenić po jej eliminacji w 11, czyli ogólnie po całości całego sezonu, jakie miała podejście do zawodników? Szczerze, korti tutaj nie jest największym złem. Miała dużo przebysków, gdzie chciała być po prostu też neutralna, ale od tego nic po prostu wychodziły. Moje opinii, i nie była to najgorsza postać sezonu nie najgorzej zniszczona, ponieważ to miała swój oryginalny charakter, powiedzmy, który debiutował już od, jej, od drugiego sezonu, no ale mi prosty jej wątek się średnio podoba, że była ta, wiecie, przyjaźń z Gwen, no bo najpierw mało się nie pozabijały, a potem wiecie, przyjaźń się, gdy już Dungana zabrakło w roli chłopaka Gwen. No wiecie, o co mi chodzi. Prosty, nawet to jest taki trochę słaby wątek. W mojej opinii to jest słaby wątek, więc tutaj Corty co ja tak na powiedzieć, troszeczkę lepiej niż ta i w trasie. Tak by dał Kortni 6 na 10 bo tutaj, można powiedzieć, nie była do końca złą postacią, ale też nie była dobra. Ale dobra, sobie zmienię, może zmienię zdanie. Tutaj bardziej neutralną postacią by wiodazał, jeśli chodzi o antagonizm, więc tutaj by dało ocenę też 5 na 10 jak to było w przypadku totalnej porażki w trasie. Naprawdę. Więc ogólnie Kortni. Courtney... Najbardziej mi się podobała w pierwszym sezonie, w mojej opinii, podsumowując. W drugim sezonie za dużo antagonizmu z tej strony wleciało. To była dobra antagonistka, ale można powiedzieć, ja jakoś za tym, za jej antagonizmem nie przepadałem. Po prostu mi się, po, prostu, po, prostu, po prostu mi się to nie podobało. W mojej opinii, po prostu, jej metody mi się, jej nie mi się nie podobały. W mojej opinii oczywiście. W trzecim sezonie było mi poniekąd nie szkoda, bo po prostu mam wiecie, tutaj mam takie zdanie podzielone. Bo z jednej strony tutaj Gwen zawidziła, z drugiej Kortni, ale tak na dobrą sprawę tutaj bardziej zawiódł Duncan. Bo wszedł do tego pokoju zwierzę i, pocałował, i się z głęb pocałował. A ta, a po... ta zawidziała z kolei tak, że to się jej podobało. I tutaj można powiedzieć, obupólna wila Courtney, znaczy nie korty tylko Gwen i Duncana. A Courtney jest oczywiście to poszkodowano i byłoby jej po prostu szkoda. Ale nie popieram aż takiej wielkiej, żrącej zemsty, że chciała zrujnować głęb. Tego to akurat yy, nie popieram. Moje opinie. Tego akurat nie popieram. To akurat jest dla mnie taki bardzo słaby wątek, więc tutaj mówię. Jeszcze 10 korti w trzecim sezonie i w piątym to samo, bo mówię. Nie popierałem też niektórych, można powiedzieć, z względów na to, że tutaj Najpierw olewamy, mamy, mamy, gdzieś, mamy gdzieś oczywiście mamy gdzieś Gwen i gada A potem, oczywiście, przyjazd z Gwen się pojawia. No, oczywiście, wiadomo, że były przeprosiny, i w ogóle, tak zbyt szybko, jak dla mnie się ten wodyk rozwijał. Zbyt szybko, można powiedzieć, bo wiadomo, że Gwen się mocno starała w stosunku do Korty, żeby ta je przepatrzyła ale nie podobało mi się, w jakim kierunku zostało poprowadzone, więc no, tutaj Korti oceniam tak 5 na 10, więc jak labie mnie postać dobra, ale ja tylko w pierwszym sezonie, moi kokany, a wy mi napiszcie, co sądzicie o Korti, jako macie o niej opinię. Zapraszam was do kolejnych materiałów na Totalnych Dramaturgach i życzę wam wszystkiego dobrego oraz miłych wakacji. Sieba i cześć!